mądry, to rozpoznaj numer buta dziecka zaledwo. Michael Myers, Sauron, Patrick Bateman, Loki, ja. Drugim kandydatem jest Artur. Witam wszystkich. Mieszkam w Radomsku, przyjechałem z Warszawy. Bardzo się było trzeba kiedyś namęczyć, żeby publiki zaczął się nagle zachowywać jakby... Dobry. Te albo te? Kurde. Tych dawno nie było. Tak, 8:20 rano już jest. Miałem wyjechać o 7, ale się plany co nieco zmieniły. Miało być na Góra Żar, ale będzie na Przegibek i te lokalne górskie terenowe ścieżki do przetestowania. Czyli tak, do 12 czas, bo na 14 do roboty, czyli jakieś 4 godziny jeżdżenia. No i plan jest taki, jadę teraz na przełęcz Przegibek, aż pod sam parking i potem tam jakąś ścieżką na te lokalne szczyty, hopki, hopyncje. No i przy okazji zatankowany delikatnie bidon. Obejrzymy po jakim czasie ta woda się tam rychtyk zamrozi. A w plecaku mam ten termosik z ciepłą herbatką, także przeżyję chyba. No i zaczynamy podjazd na Przegibek. Ostatnio chatka już za mną, z terenu zabudowanego. Tutaj się pojawił znak teren niezabudowany. A ja testuję, czy te picie się jeszcze nadowo do picia. No jeszcze nie ma zmrożone, ale już jest mroźne. Minus 4 stopnie i słynna serpentynka. Na podjazd na Przegibek od strony Bielska. Bajka. Trzy domki. Cisza, spokój. Czyściutkie powietrze. I ze 3 km do najbliższego sklepu. No ja, coś za coś. Baja. Chyba zdjęcie zrobię. No. I sialala, sialala. Jeszcze żech na Szczytnie wyjechał, już jak je dali jak bliżej. Ale to jest jeden z takich piękniejszych widoczków na tym podjeździe. Giantik Talunik, czwóreczka. Mój kochany. I moje kochane góry. W sensie nie moje, ale bardzo lubię ich widok. No, i mamy przełęcz Przegibek. 663 metry. No, i ja teraz wyciągam telefon. I Kaś tutaj do góry jada na... Tu jest sama górka, schronisko. Tutaj na szosie to ja już jeździł bardzo, bardzo dużo razy. Także... No tu ogólnie to jest rejon Parku Krajoobrazowego Beskidu Małego. Także cisza, spokój, super warunki i kurde, kończy mi się już bateria, ale jeszcze mam jeden akumulator, także
Zobaczymy, ile się uda nakręcić dzisiaj. No i ciężko tutaj w ogóle na pierwszych 50 metrach nawet nie umia wyjechać. Ja tu dzisiaj rano plumpał na jakieś 2,1 bara te ciśnienie i te opony są takie dość twarde, także coś tutaj opuszczymy, może to coś do, w drugim kółku to samo i zrobię test, jaka jest różnica. I idzie to? Nie idzie to. Po raz pierwszy na moim kanale nie idzie to. Kurde. Ciężko tutaj po prostu ruszyć, bo ten śnieg, on mi się w opony wbijo. Moje terenowe opony to są w chwili obecnej takie prawie semi-sliki, więc tu se może trochę przejdę. Nie no, jak ten śnieg stopnieje, to wtedy tu się będzie robić bardziej wiarygodne relacje, czy tu idzie jeździć na rowerze, czy nie, bo teraz to nie idzie. Dobra, test, próba. Czy już szaf na ten start? Podjazd około 5%, 4% i chcę go. I 3,5. No jadę, ale nie w ta struna. Idziemy. Rychtyk ściana. Tak dojść. Aha. Wychodzi na to, że tam ta droga, co był zakaz, to ona teraz tutaj właśnie się pojawiła, a ja szło mega skrótem na ścianie płaczu, kurde. Także przynajmniej, że chcę tym stopy zagrzał. Zawsze to jakiś plus. Sebek się uczy górskiego świata, także wszystko z czasem po kolei będzie ogarnięte. Ach. No, ale idzie jechać i to jest najważniejsze. Idzie. Szło. I. Za mną jeden z najpiękniejszych górskich zimowych widoków, jakie widziałem w życiu. Tam jest całe Bielsko. Tam kazie osiedle, na którym mieszką, przy lotnisku. Nawet widać takie duże pole białe, niezamieszkane. Czyli tam jest lotnisko. Osiedle karpackie, osiedle beskidzkie, właśnie te rejony. No i widać właśnie taka ciekawostka co do smogu. W końcu taką relację mogę zrobić. W centrum Bielska zazwyczaj tego smogu jest dużo więcej. Na tym osiedlu beskidzkim, karpackim, które jest bardzo wysoko położono właśnie, i lotnisko tam tego smogu nie ma praktycznie w ogóle. A wczoraj dostałem informację z Rybnika, że tam kolejne rekordy padają, także tyle w temacie. I kończy mi się bateria. I tutaj ten zoom, o, centrum, i tam jest to lotnisko, i górki. Dzień dobry, na narty idealnie, co nie? Kurde, fajnie, też bych tak ściął. Niby są miękkie, ale dalej to jest tak ubite tutaj,
że te kolce się nie chcą wbijać i po prostu cały czas mi ślizgu. Dzień dobry. Słucham? Jabłuski opony. No właśnie, szersze są takie już. No, by się ten taki fat bike przydał. No, także mamy tutaj nie jeden wariant na ta Magórka. To jest ta Magórka, co tam jakieś chyba 3 miesiące temu jeszcze na jesień wyjeżdżał rowerem. I tak mi się wydaje, że to będzie dzisiejszy cel podróży, bo coś ta trasa się tutaj bardzo wydłuża w tym terenie. Ciężko tutaj się jedzie w tym śniegu. Także chyba więcej górek dzisiaj nie będę zdobywał. Ale pojadę na Magórka, coś tam ponakręcą. Nakręca zjazd z Magórki właśnie, ten asfaltowy już w dół. Nie? I zaś będzie jakiś filmik i nowe tereny zdobyte. I oczywiście zabawa i dotlenienie się przed robotą. Good. Widzimy tutaj, znaczy widzimy, no już było tutaj ile? Trzech? Pięciu chyba? Dobrze liczę? Czterech albo pięciu. Pięć osób na nartach. To są starsze osoby. I szacunek do takich osób. Bo ile jest ludzi w sile wieku? 25, 40 lat nawet. Co jak mają przejechać 5 km na rowerze, to od razu go dają, że zdechną. Że płuca wyplują. Gańba i wstyd to jest, żeby kurde mieć 30 lat i nie umieć na kole 5 km przejechać. No nie da się, nawet jakby to ciśnienie tu obniżył, to i tak to tu jest za fest ubite, żeby te kolce się wbiły w ten śnieg. Także a i tak prędkość marszu jest taką samo praktycznie jak prędkość tutaj podjeżdżania. Także, o, jakieś ludzie idą. Także ja sobie też pójdę. Tu ich nagromy. Ukryto kamera. Cześć. Cześć. Chata na Magórce. Piwo, kawa, napoje i WC. No i tu jest schronisko tam. I Jerzech już na szczycie. Ciekawe wylatuje metrów. Już nie pamiętam. Się zaraz dowiem. I sympatyczne ujęcie rowerku. Kurde, pięknie tu jest. Jakie czyściusie powietrze. Ah, beautiful. Tu mi droga na dół tam. O, niech odśnieży. No, jest i schronisko. Beskid Mały, pasmo Magórki Wilkowickiej. Widoczki na góry. Ciekawe, czy Tatry będzie widać. I jakieś autka. I Jerzech tutaj już trzeci raz. Ale pierwszy raz na MTB. I pierwszy raz w zimie. Tak, jeszcze jeden piękny widok z Magórki Wilkowickiej. Po prostu kosmos kosmosów. I to jest zima, a nie tam jakieś kurde chlapaki na jeden dzień. Jademy w dół. Idzie to, idzie. Wiedziałem.
wiedziałem, że jak pójdę driftem, to się wywala. Ale wszystko kontrolowane, także... No i przy okazji test zamarzniętej wody tutaj. O. Czyli jednak jeszcze się nie zamroziło. Ale zimne masakryczne, pić się tego nie da. Trzeba się sympatycznie na drogach wbić. No i zielone. O, piekarnia widza. O, słodko. Kurde, tu z jedzeniem wychodzę, a tu mi szambo podjeżdża. Normalnie słodko.